Siema. W tym filmie nie zobaczycie gameplay z gry. Głównie będzie to moje gadanie. Po obejrzeniu filmu dowiecie się, dlaczego zdecydowałem się na taką formę. Jak zepsuć dobrą grę? Wystarczy, że spojrzycie na historię Archeage i ich ostatni. To jest chyba trzeci czy czwarty relaunch gry. Szumnie i bardzo szeroko rozreklamowany w społecznościach MMO. Archeage 3.0, Revelation, Fresh Start. Duża ilość poprawek usprawniających grę, nowy content, zmiany na lepsze. Dla nowych lub powracających graczy obiecano świeży start. Fresh start specjalne, nowe serwery, które miały dać wszystkim równe szanse na start. Aby móc na nich zagrać, trzeba było sobie założyć specjalnie nowe konto, tak aby nie można było wykorzystywać niczego, co było kupione na starych serwerach, na starych postaciach. Obiecano też likwidację Pay to Win ze sklepiku. Nie będę wchodził w szczegóły całej historii e, pierwszych dni gry e, w, od 2014 roku, kiedy po raz pierwszy wyszła, bo nie o tym ma być ten film. W skrócie powiem tylko, że Archeage zawsze miało pod górę, jeśli chodzi o stabilność serwerów, ich pojemność, bugi, sklep, e, pay-to-win. Przy każdym większym restarcie gry okazywało się, że coś jest nie tak. Stare lekcje nie były odrabiane i przez lata firma zajmująca się grą, czyli Trion, nie wyciąga z tych porażek żadnych wniosków, dochodząc do momentu, gdzie gra zwyczajnie wymiera. Obecnie populacja starych serwerów no, leci na pysk. Szumnie nazwany Archeage 3.0 miał być czystą kartą. Zgodnie ze słowami wydawców, po wypuszczeniu tej wersji, Przepraszam, do wypuszczenia tej wersji szykowali się 6 miesięcy, pół roku szykowali się do wydania nowego update'u. Wiedzą, co zrobić, wiedzą, czego chce społeczność, wiedzą jak to zrobić. Tym razem są przygotowani, błędy przeszłości tym razem się już nie powtórzą. Ostatecznie wyszło gorzej niż kiedykolwiek. Start Arrête 3.0 można zaliczyć do chyba największych w top w historii MMO Ever ze względu na kompletnie niestabilne serwery. To co widzicie, to ostatnia godzina kolejki do wejścia na jedyny serwer europejski, przeznaczony na serwer świeży start. Kiedy to nagrywam jest poniedziałek, normalny dzień urzędowy, jeszcze nie święta, jeszcze nie Boże Narodzenie, jest godzina 13.30. No dokładnie już 14 nawet, od kiedy to napisałem. W kolejce jestem od mniej więcej 10.45. W poniedziałek, od 10 ponad 3 godziny w kolejce, kiedy zaczynałem kolejkę, byłem 900. W niedzielę, mamy, w niedzielę mieliśmy kolejkę od godziny 11:00. Miałem miejsce 2040, co oznaczało około 6-7 godzin czekania, żeby wejść do gry. Znaczy, sorry, udało mi się wejść wcześniej, po 2 godzinach z rana. Ale po 30 minutach grania dostałem crash do pulpitu i musiałem czekać od nowa w kolejce. Nie wiadomo dlaczego crash, bo po crashu granie wyrzuca żadnego erroru, więc nawet jeżeli to ty jesteś powodem błędu, nawet jeżeli coś jest z twoim komputerem nie tak, nie masz o tym zielonego pojęcia. Dodatkowo raz rozłączyło mnie z serwerem, po prostu tak. Innym razem, po odczekaniu swojego w kolejce, gra nie wczytała się po ekranie wyboru postaci. To był tak zwany błąd szarego ekranu. Żebyś go ominąć, trzeba po prostu zresetować grę i wrócić z powrotem na początek kolejki. I tak jest każdego dnia, odkąd tylko rozpoczął się ten nowy relaunch Archedra z tymi nowymi serwerami Fresh Start. Według Steama mam obecnie w grze spędzone około 55 godzin. Przypuszczam, że w grze było to około 20. Daje To grubo ponad 30 godzin czasu spędzonego w kolejkach. Okej. Okay, Powiecie, że gra Free to Play, kolejki dużo ludzi. Ale ja mam wykupione konto premium, które reklamuje się na stronie funkcjonalnością priorytetowej kolejki. Nie wykupując go, praktycznie nie ma szans w ogóle na wejście do gry. Nie wspominam o tym, że chcielibyście sobie na przykład pograć wieczorem po pracy, wracając włączyć kąpa, wejść do kolejki, nie płacąc. Nie ma takiej opcji. Nawet z kolejką z patronem wykupionym, z tą funkcją premium, jak wejdziecie do kolejki w tygodniu o godzinie 18, może o godzinie 22, wejdziecie do gry. Dużo pogracie? Być może Update 3.0 to najlepszy update na świecie. Bardzo bym chciał, żeby ten film dotyczył kontentu, jaki wprowadza. Być może ten update wcale nie jest najlepszy, szczególnie wnioskując po wypowiedziach weteranów, którzy byli z tą grą przez ostatnie lata, zostali na serwerach, grali. Wprowadzone e, zmiany z tego co czytałem, kompletnie wy wywracają do góry nogami ekonomię, ale nie mogę się na tym skupić, bo nie jestem w stanie grać w grę. Być może rzeczy dodane do gry przez ostatnie dwa lata, kiedy też nie grałem, wzbogacają ją po Może to jest teraz naprawdę to MMO, któremu chciałbym dać szansę i jest naprawdę w co grać. Co z tego, skoro nikt tego nie zobaczy, bo wszyscy tkwią w kolejkach. Ile można mieć cierpliwości? Zostaną weterani, którzy grę znają, wiedzą, co tam jest, wiedzą, co chcą osiągnąć, wiedzą, że jest to tego warte. Ale ci, którzy chcieli tej grze dać kolejną szansę, bo kiedyś już z niej zrezygnowali przez poprzednie problemy, jakie były z serwerami, ci już z gry zrezygnują na zawsze, na amen. Ci, którzy nie chcieli zacząć, bo Wszyscy na serwerach byli tak bardzo do przodu, a Archeage jest bardzo grą nastawiona na rywalizację, na PvP, oni też do tej pory nie mieli okazji, żeby wypróbować. Teraz przy świeżym starcie chcieli, ale nie mogą. Szczególnie, że nie mogą e, pograć w grę, za którą płacą. Masa ludzi wykupiła paczki po 50, 100, 150 euro i nie są w stanie wejść do gry. Ale okej, okay. skąd biorą się tak ogromne kolejki? Czy ta gra jest faktycznie aż tak popularna? Nie wydaje mi się. Gdy już wejdę do gry, tam wcale nie ma tłumów ludzi potykających się jeden do drugiego. To nie jest y, Stormwind czy Zwowa. W stolice frakcji nie są zapchane ludźmi. Na spotach nie ma kolejek do mobów, pomimo że są to pierwsze dni serwera. Masa ludzi jeszcze leveluje. Pewnie już niektórzy są daleko, daleko, już kończą nawet, mają maks lewele, niektórzy nawet nie zaczęli grać. Natomiast owszem, można spotkać innych graczy, oni tam są. W czasie eventów serwerowych, w czasie wojen jest ich trochę, nie? Ale to są rzędy 100, 200 osób w jednym miejscu. To nie jest liczba, która sprawiłaby, że wydaje mi się, że ta pojemność serwerów jest jakaś niesamowicie wielka. Wydaje mi się, że te serwery są strasznie małe i wydawca po prostu nie przygotował tych serwerów tak jak trzeba. Szczególnie że na Europę mamy jeden serwer. Nie można stwierdzić też, że wydawca nie mógł się spodziewać zainteresowania grą, że będzie aż takie duże. To będzie oczywiście, to jest bardzo popularne. Yy, to jest bardzo popularna wymówka. Nie wiedzieliśmy, że będzie was aż tyle osób. Sorry. gówno, prawda. Wydawca bardzo dobrze zna liczbę pobrań klientów, przecież widzi, ile osób pobiera z jego serwerów klienta, wie z jakiego kontynentu te osoby go pobierają. Każdy widzi, jakie jest ściąganie, kto ściąga, ile tego się ściągnęło. Pewnie, jeżeli ściągali w ostatni dzień, to już troszeczkę było za późno, żeby postawić nowe serwery. Chociaż w Ameryce się udało, o tym za chwilę. Także nie, nie, tłumaczenie, że nie wiedzieli, jakie będzie zainteresowanie. Nie dochodzi do mnie, szczególnie, że rozesłany został mailing do wszystkich byłych fonderów, ja też go dostałem, zapraszający do powrotu. Nawet dostaliśmy wszyscy klucze. Każdy stary fonder dostał klucz z gratisami, który mogliśmy wykorzystać na nowym serwerze na fresh start, więc zapraszano nas konkretnie na nowy serwer, bo dostaliśmy gratis, który miał działać na nowym serwerze. Do tego dochodzi tragiczne traktowanie graczy europejskich przez wydawcę firmy Trion, i to jest chyba jedna, chyba jeden z większych grzechów, jakie są popełniane obecnie przez Arcadio. Z jakiegoś powodu firma zastosowała tutaj podwójne standardy w swoich serwerach i skupiła się praktycznie wyłącznie na Ameryce. Nie wiem, nie mają dość ludzi, żeby zająć się tym i tym naraz. Nie wiem, Zostawiali, zostawili po prostu stary kontynent na pastwę losu. W Ameryce ze względu na duże kolejki od razu postawiono drugi serwer, wprowadzono funkcję rozłączania z serwerem graczy, którzy są zbyt długo nieaktywni, są AWK, aby zrobić miejsce dla tych czekających. Dodano też tak zwany grace period. Super sprawa, super pomysł, bardzo ważny w grach, czyli okres po rozłączeniu z serwerem, kiedy gracz może na niego wrócić bez wracania do kolejki. Odstałeś swoje, rozłącza cię z serwerem, nie swoje winy, no to chodź z powrotem, pograj dopóki chcesz, szczególnie że zapłaciłeś do cholery jasnej. W Europie te funkcje nie działają. O grace period nie ma w ogóle mowy. Nikt w ogóle się o tym nawet nie zająknął, że coś takiego będzie na serwerze. A w kicker, owszem, miał być wprowadzony, ale jak powiedziano, będzie działał dopiero po restarcie serwera. No okej, okay, rozsądne, tylko nikt z graczy nie przypuszczał, że na restart serwera przyjdzie czekać tydzień. Z niewyjaśnionego powodu Trion po prostu serwera nie resetował. Gracze błagali na forach, prosili zresetujcie serwer, potrzebujemy afkikera. Kickera. Serwer został zresetowany, Avk Kicker nie działa. Okazało się, że ilość graczy, która wchodzi do gry, kompletnie zepsuła Avk Oczywiście nic nie wiadomo co się stało, gracze zaczynają już podejrzewać, że Avk nie działa na graczy z patronem. Yy gdzie tak naprawdę wszyscy już prawie mają patrona, bo bez patrona nikt się nie chce połączyć z grą, bo się nie da. <gryw> Niesamowite po prostu. To jest kolejny problem, nie? Kompletny brak komunikacji z graczami. Owszem, zrobiono ostatnio stream, który miał poruszać temat stanu gry, ale oczywiście nic tam nie zostało powiedziane ani wytłumaczone. Gracze nie usłyszeli żadnych wyjaśnień. Zrobiono za to losowanie gratisów. Cztery osoby dostały jakieś paczuszki do gry. Oczywiście potem powiedział, że nie mogą wejść do gry, także dzięki za paczki, ale o, na to się już nikt nie zająknął. Brak komunikacji to nie jest coś nowego w wykonaniu firmy Trion. Znani są z praktyki nabierania wody w usta, kiedy pojawiają się problemy. Wygląda na to, że tak będzie i tym razem liczą chyba na to, że gracze z problemami po prostu sobie znikną, pójdą gdzie indziej i oni będą mogli w spokoju zacząć naprawiać zepsute serwery. No, tak tak będzie, tak będzie na pewno. Tylko, że dla wielu, w tym dla mnie, to była ostatnia szansa, jaką otrzymał Trion na udowodnienie, że nie są niekompetentną firmą i nie tylko jeśli chodzi o zarządzanie Archegem, ale chyba na wszystkie tytuły Ever. Chyba już mam dość Triona, nie? Pa parę lat miałem od nich przerwy. Ten krótki epizod chyba mi wystarczy, żeby sobie tak ostatecznie zbudować o nich Konkretne zdanie. Najsmutniejsze w tym jest to, że Archeage to naprawdę świetna gra. Z bardzo fajnym systemem walki, ambitnym, niezwykle rozwiniętym craftingiem, housingiem, robieniem farm, ze statkami i bitwami morskimi, które naprawdę potrafią być na niesamowicie wielką skalę, oblężeniem zamków, otwartym PvP, żywą ekonomią, piękną grafiką. Gra, która naprawdę zasługuje na więcej i chciałem jej dać więcej, szczególnie że przy oryginalnym rilisie w 2014 roku ani ja się nie mogłem grobna cieszyć, ani specjalnie nie było mi to też dane przez Trion. Z innych powodów, ale do tego nie wracajmy. Skupmy się na roku 2016, przełomie, 2017 prawie. Nie da się tego oglądać z zabocznej linii. Film nie zawiera gameplayu, bo tak wygląda około 70% mojego czasu spędzonego w grze. Nawet jak już wejdę, w każdej chwili mogę zostać rozłączony z serwerem. Cała zabawa zacznie się od nowa. Wydaje mi się, że recenzje na serwisach o grach wspominają o tym, co wprowadza update o nowych feature'ach, a problem z serwerami jest poświęcany trochę miejsca w tych recenzjach, ale zdecydowanie nie podkreśla się, jak bardzo te problemy są poważne. Dlatego ten film będzie wyglądał tak, jak wygląda. Może za miesiąc coś z tym zostanie zrobione, może za trzy miesiące. Póki co jednak lepiej trzymać się od tej gry z daleka. Nazywam się Blue, dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć.